Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Miosztor i zapraszam was na kolejny odcinek z State of Decay. Dzień 24 czeka nas, więc od razu zobaczmy sobie, co możemy tutaj robić. Czytałem ostatnie komentarze pod ostatnim odcinkiem. No, za dużo propozycji tam się nie pojawiło, tak naprawdę tylko jedna, a szkoda, bo myślałem, że jednak więcej osób coś mi zaproponuje. Ktoś mi napisał, żebym po prostu pokazał więcej trochę broni. Tą już używałem, więc powiedzmy, że ją już odstawię na miejsce. Weźmy sobie coś innego. Zobaczmy, jakie tu mamy spluwy. Mamy tu jeszcze, widzę, rewolwer. To jest dosyć ciekawe. Patrzę, czy mamy jakąś snajperkę. Nie mamy. Chociaż mamy Bolt Scouta jakiegoś. Strzelba. Tu jeszcze jest Grenade Launcher. A to ciekawe. Okej, weźmy może ten rewolwer. Z niego nie strzelaliśmy. Znaczy ja tutaj myślę, że pomimo tego, że jest naprawdę dużo rodzajów broni i na pewno w większości jeszcze nie znaleźliśmy, to i tak bardzo podobnie się nimi strzela. To i nie ma jakiegoś super zaawansowanego systemu. Weźmy tutaj sobie tyle amunicji, myślę, że starczy. To odstawmy, bo to jest niepotrzebne. Weźmy oczywiście sobie na drogę jakieś snaki. Nie masz więcej snaków? Kurde, znowu nam brakuje snaków. Oraz jakieś... Co to jest? Painkillersy, tak? Jakieś lekarstwa czy coś. Świetnie. Teraz tak. O, mamy jakieś... Dwie misje. Aha, możemy pomóc rozwalić zombiaki. No spoko, spoko. Zaraz to z chęcią zrobię. O, tu mamy, kurczę, gun shop. Wydaje mi się, że powinniśmy go przeszukać. Dzięki temu zdobędziemy jeszcze więcej amunicji, a amunicja nam się oczywiście przyda. Tutaj rozstawiliśmy sobie punkty. Aha. Dobra, w takim razie pójdźmy może tutaj, przeszukajmy ten budynek. Zobaczymy, czy znajdziemy coś nowego. Czemu te drzwi się same otworzyły? Lul. No nie, nieważne. W każdym bądź razie idziemy tam. Kurde, będę musiał chyba się skupić teraz na przeszukiwaniu materiałów, bo chciałbym już ulepszyć tego workshopa sobie, żeby mieć już to z głowy. Tutaj jeszcze sobie mógłbym wejść na górę. Chodź tutaj. Dobra, leży. Okej. Wejdźmy tutaj, zobaczmy, czy możemy jakiś point view sobie sprawić. To są jakieś wiatraki. Ciekawe, czy tam można jechać do góry. Czuję, że chyba nie. Dobra, rozejrzyjmy się. Tu widzę, że wszystko już odkryłem, tylko pojawiają się teraz randomowe właśnie jakieś grupki zombie, jakieś specjalne zombiaki i tak dalej. That's not a normal zombie. O, i tam coś jeszcze jest. Nie wiem, coś jeszcze? Nic więcej w sumie nie widzę. A gra nam jeszcze nie potwierdziła, że to już wszystko. Więc w sumie nie wiem. O, horda zombie w moją stronę zmierza. Czekajcie, ja spróbuję go zestrzelić. Aha, nie mogę na kucaku. Aha, spoko. Wow! Ale to ma dźwięk. I headshot. Ten ma, kurde, armor, więc ciężko będzie go zabić. Trzeba będzie chyba po prostu użyć maczety, żeby mu łeb odciąć. Na szczęście horda zombie tego nie usłyszała. Jakoś specjalnie. No, zeskakuj. Dobra, jeszcze to jeden jest. Ten specjalny. Okej, leży. Dobra, przeszukajmy tego gunshopa. W ogóle, nie wiem czemu, ale strasznie spadła aktywność pod moimi odcinkami z State of Decay. Nie wiem, czy to wynika z tego, że po prostu gra już się powoli nudzi wam.
Czy po prostu są wakacje i kilka osób wyjechało, więc nie ma jak, powiedzmy, nie wiem, obejrzeć tych odcinków. Trochę szkoda. Szkoda, że nie piszecie mi właśnie, dlaczego, nie wiem, no właśnie szkoda, że nie piszecie, że już wam się powoli nudzi, że albo coś innego, bo wtedy bym po prostu wiedział, co mogę tutaj poprawić. Dzięki temu po prostu nam byłoby wszystkim łatwiej. Okej, znalazłem już tutaj, widzę, dwa zapasy amunicji. Ale jeszcze wszystkiego oczywiście nie przeszukałem. Jeszcze na górę można wejść. Czy tu mogę coś sprawdzić? Nie. Także naprawdę z góry was zachęcam do tego, że jeśli już oglądacie odcinek, bo wyświetleń jest i tak sporo, jak na inne, powiedzmy, moje serie, ale to jednak nie jest ta sama liczba, co była na początku. Wiadomo, no, gra na początku się podoba, bo jest coś innego, coś nowego, a potem już powoli się nudzi, tak? Bo tak naprawdę robimy ciągle to samo. Więc zastanawiam się, czy ciągnąć po prostu to dalej. Bardzo chciałbym właśnie znać waszą opinię. Będzie mi po prostu łatwiej później jakoś to nagrywać. Nie wiem, coś jeszcze muszę przeszukać chyba. Jeszcze gdzieś coś musi być. Bo wiecie, ja tak naprawdę już mógłbym skończyć tę grę. Tylko w sumie to od was zależy, czy miałbym ją dalej właśnie nagrywać. Jakoś tak dogłębnie. Jeszcze coś muszę przeszukać. Kurde. Coś tu jeszcze jest chyba. Do góry nie mogę wejść. To na dole chyba coś musi jeszcze leżeć. Ta półka jest nie do przeszukania. Nieprzeszukiwalna. Tak mówiąc kolokwialnie. Nie, tutaj mamy jeden zapas. Kurde, coś tu jeszcze niby chyba powinno być. Ale ja tego kurka wodna nie widzę. Czekajcie, wiecie co, zrobię jedną rzecz. Chyba usunę ten outpost. Albo nie, albo chociaż w sumie nie wiem teraz. Czy ja wiem? Nie, dobra, zostawię tak jak teraz jest. Dobra, w takim razie bierzmy ten jeden zapas ze sobą. Po drugi wyślemy jakiegoś kolesia. W ogóle zastanawiam się, czy na przykład... Ojej, no bez przesady. Tylko kurde, zastanawiam się, czemu nie mogę zakończyć przeszukiwania tutaj, no. Nie widzę tutaj żadnego punktu. O kurde. Wow. Ej, zobaczcie, że to chyba była horda zombie. I nagle się rozproszyli. O dziwo. Chyba mnie tutaj nie ma. Spadam stąd. Idę z drugiej strony. Wow, ile to jest zombie. Co oni tutaj robią? Dobra, spadamy. Najwyżej podejdziemy tam drugi raz i sami po prostu weźmiemy te zapasy. Wow, ale go kurde zniosło. Więc odwieźmy to. Amunicja się oczywiście przyda, bo bez niej nasi ochroniarze nie będą mogli strzelać, że tak powiem. Aha, jeszcze zostawmy te niepotrzebne rzeczy. Zawsze o tym zapominam, kurczę. To też. Dobra, a w sumie zastanawiam się, czy czasami nie wziąć na przykład jakiejś specjalnej broni albo jakiegoś przedmiotu, na przykład Mołotow, Firebomb. Zobaczymy, jak to działa w sumie. Pewnie nigdy tego nie sprawdzę. Kola mi się nie przyda, to też nie, co to jest, morfina. Termit, Firecracker, to już używałem. Mina, to jest ciekawa sprawa. Jeszcze sprawdzę, tutaj mam wytrzymałość tych broni. Dobra, jedną maczetę odstawię, żeby nie zajmować miejsca. W sumie żarcie nam się jeszcze kończy. Kończy nam się żarcie, ale trudno. Mamy 8 ludzi. Naprawdę chciałem mieć tych 12, żeby się przenieść do jeszcze innego miejsca, żeby móc jeszcze więcej rzeczy tutaj rozstawiać.
No ale na razie jest to technicznie niewykonalne, niemożliwe. Bo po prostu nie mam potrzebnej liczby właśnie osób, aby móc się przenieść. No co jest? A tu coś jeszcze jest. A, bo tu leżało. Kurka wodna. O, i karabin, no proszę. Tylko, że aż ten karabin w sumie mam. Dobra, to chyba było tak, ostatni zapas, dokładnie. Setting up traps for the win. Dobra, super. Czyli jakaś pułapka rozwaliła zombiaków, które chciały się wedrzeć do środka. Jakiegoś odpustu. Dobra, pomóżmy im. Dobra. Także mówię, naprawdę zachęcam nas do tego gorąco, abyście komentowali. Mówcie mi na przykład, nie wiem, że mogę zmienić sobie postać, albo tak jak ten poprzedni użytkownik napisał, że sprawdził różne bronie. Teraz okazuje się rewolwer, on strasznie jest głośny. Tą bronią już też strzelałem. Firebomb. Zaraz użyjemy tego mołotowa popularnego. Więc spokojnie, zaraz to się ogarnie. Teraz tak, sprawdźmy. Wow, tak dużo hord zombie. Jesus Christ. Co tu się dzieje? Czemu tak dużo ich? Nie wiem czemu. W takim razie jedźmy może do tych kolesi tam. Pomóżmy im coś zdziałać. Przynajmniej użyjemy tych koktajli i zobaczymy, jak się tam fajczą zombiaki, czy będą zwęglone później ciała ich. Kurde, żeby ten nie wybuchł zaraz mi. Dobra. I nie ma hordy. Co tam się dzieje? Czekajcie, tak patrzę na tą mapę, czy gdzieś mi ten ludek nie umknął. Dobra, mamy jednego tutaj na prawo. Nie wiem, czy dobrze wjechałem. Gdzieś tutaj chyba, w tym budynku. O jest, siedzi u góry. Siemka. We can lead the way. Let's roll. Jakaś hacjenda w ogóle tutaj jest. Może to jest, wiecie, no, jakiś bogacz tu mieszkał. Jeśli tak, to... Found it. Aha. Kurde. Keep your eye on our right. We got zombies incoming. No co, on jest, kurde... LOL. Got him. Whoa. Thanks for coming to get me. I'm ready to leave now. Take it easy. Hey. Aha, super. Ciekawa sprawa, kurde. Co to jest w ogóle za miejsce? Co? Co ty chcesz? Nie, nie chcę, kurde, switchnąć. Od razu ze mną będzie łaził? No bez jaj. Nie no, w sumie nie jest źle, tak, żebyś ze mną chodził, ale dlaczego? Tak nigdy przecież nie było, chyba. No dobra. Skoro się mnie uczepił, to czemu nie? Ale widzieliście, kiedy użyłem tego koktajla Mołotowa na tym typie i jego chyba nic nie zabije oprócz... oprócz tego. Oprócz jakiejś maczety czy jakiejś broni białej, bo ma na sobie niezły armor. O, tu jeszcze coś jest. A, kurde. Muszę więcej patrzeć pod nogi. No, amunicja. Weźmy. No, bo już więcej nic nie ma. To się stąd, że tak powiem, zmywajmy. Jakieś auto by się przydało, no tym nie podjadę raczej. Tu jest jakieś autko, to sobie je weźmiemy. Policyjny dodatku, no proszę. Kolejny ma armor, więc trzeba go pociąć na kawałeczki. Dobra.
Wsiada? Chyba nie wsiada. Nie, wydaje mi się, że coś się po prostu chyba zbugowało. Koleś nie ogarnął tematu. O, horda zombie. Witam. No, come on, come on. Come on. Boże, co oni tam robią? Jak się bugują, to nie mogą przeskoczyć przez ten płotek. Jesus Christ. Cholera. Widzę, że robimy ciągle to samo. Dobra, lecą. Marcus, lead the way! Yeah! Ale widzę, że kolejna horda tam zmierza do nas. Tylko ona idzie... górą? Tak, idą górą. Albo zniszczmy ich. I ich nie ma. Tylko, że to auto zaraz też padnie. Na dobre. Dobra. Zawieźmy te zapasy, bo żywność też się przyda. Już powoli nam się wyczerpuje. Trzeba też na to zwrócić uwagę. Mamy tylko 9. Siema. Okej, mamy 8. Dobra, bierzmy to auto. Wyjazd. Dobra, leży. Kurde, jeszcze jeden. Co oni tutaj robią? Co tak dużo ich tutaj nagle się zebrało? Gdzie co, ja chyba przeszukam te budynki tutaj w pobliżu, bo może dzięki temu, nie wiem, tak dużo zombiaków się tu nie będzie respić. Chociaż to szczerze wątpię. Przeładujmy jeszcze sobie rewolwer. Ale wejście smoka zrobiłem mu. Masakra. Dobra, przeszukujemy ten dom. Aha, dobra, mamy kolejne żarcie i snaki, super. Dobra, na razie to zostawiamy. Lol. Ten tutaj znowu jest, jo. Czego on chce ode mnie? Czemu on ciągle mnie się czepia? O co chodzi? Nie rozumiem, czym o ze mną chodzi. Czy tak ma być, czy co? Wow. No wszystkiego nie weźmiemy. Ała. Fuck you. Dobra. Nie, to też jest beznadziejne. Po co mi to... Nic nie ma. Jeszcze jest trochę pomieszczeń do sprawdzenia. Zobaczymy, czego możemy się tu spodziewać. Tu chyba nic nie ma. No co, ja mogę z nim pogadać? All squared away. Later. See you later. I co, teraz może pójdzie? Nie, nadal ze mną chodzi, to ja nie wiem. Ja mam tam tylko opcję, żeby się na niego przyłączyć, ale po co? O. Medycyna. Ładnie. Skąd ten zombie mnie wyczuł, no? Nie wiem, już mi się kończy miejsce, kurczę, w ekwipunku, no. O, snaki. Where the hell am I gonna carry this? Dobra, dobra. Już. Weźmy te snaki, bo snaki się na pewno przydadzą. Ten się tam dobija i już wszedł. Dobra, Emanuel. Liczę na ciebie. Dobra, mam nadzieję, że go ogarnie spokojnie. Aha, jeszcze właśnie taka jedna rzecz. Bo jeśli na przykład... nie wiem, gra się wam nudzi, to po prostu napiszcie mi to w komentarzach. Będę wam w sumie bardzo wdzięczny za to, bo dzięki temu będę wiedział, na czym stoję i możliwe, że zrobiłbym wtedy streama z tej gry i od czasu do czasu zwyczajnie
Zagrałbym sobie znowu w tą grę i jeszcze poeksplorował w XP, nie wiem, na 100%, jeśli po prostu by mi się chciało. Bo wiecie, no, jeśli na przykład ja, taki koleś, który sobie nagrywa filmy, wiecie, na początku się cieszył zajebiście, że dużo osób zaczęło to oglądać, a potem nagle oglądalność, no, spadła, bo to widać po wyświetleniach, no to właśnie się zastanawia teraz, tak? Czy po prostu, nie wiem, gra się nudzi, czy ludzie wyjechali i nie oglądają, czy jeszcze coś innego. I dlatego ważna jest ta komunikacja między widzami a twórcą, żeby po prostu wiedzieć, na czym się stoi. No nie gadaj, że on jest, kurde, chory. No to, no i co, kolejnego stracę? What the hell? Czemu on jest chory? No nie rozumiem tego. Co mu się, kurde, stało? Nie rozumiem. Zaraz się na niego zmienię i zobaczę, o co tutaj chodzi. Tylko zanim to, ja chciałem właśnie wezwać tego scavengera. Ale sami też weźmy coś. Tylko teraz nie pamiętam, gdzie co było. Nie, tutaj nie, to gdzieś na początku było żarcie chyba. Ups, gdzie on zniknął? A nie, jest, dobra, już myślałem. Bierzemy żarcie. Kurde, kolejna horda zombie biegnie. Lepiej wezmę to auto i po prostu ich ogarnę. Ty, a może on jest chory i ja muszę go zabić, dlatego za mną chodzi. Może dlatego, kurka wodna, no. Bo tak jak było, pamiętacie, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek z tym... Jak on się nazywa? Z tym szeryfem, którego też musiałem, kurczę, zabić. Może z nim jest to samo, no bez jaj, to się nie da tego wyleczyć, naprawdę? Kurde, same problemy, no. Nie wiem, jak mam zareagować na to. Oddajmy te niepotrzebne rzeczy. Snaki jeszcze, nie wiem, po co mi 4 aż. 2 zupełności wystarczą. To na hordę zużyjemy, to weźmiemy tylko jeden sobie. Weźmy sobie może jakiś inny karabin. Co my tutaj mamy? No w sumie te broń naprawdę się powtarzają, chociaż tutaj mamy jakiś samuraj PDW w ogóle. Zobaczmy, co to jest. Jak to strzela. Jakiś automat jest. Jest ten koleś, no kurde, no i co, będzie za mną chodził znowu? Bez jaj. Okay, we're here. Gonna take a quick look around. A czekajcie, spróbuję się na niego zmienić. All squared. Okej. Jakoś, nie wiem, nie widzę specjalnie, żeby on był chory, chociaż tutaj dopiero widzę. Dobra, czekajcie, teraz zmienię się z powrotem na Markusa. I sprawdzę, czy on się ode mnie odczepi. Jep, odczepił się, w końcu. Dobra, czyli jednak to zadziałało. W takim razie możemy iść dalej, przeszukiwać te domy. Kolejny cel to jest ten i ten, czyli te najbliższe naszemu mieszkaniu. Co te zombiaki tam robią? Ktoś tutaj jest, słyszę go. Jeszcze ktoś. Z
Spokojnie, grubasku. Wow, ale fajna, stół padł. Teraz tylko głowę mu odciąć i ugotować. Oczywiście joke. To by było raczej niezjadalne. Dobra. Przeszukajmy tę lodówkę. Szukamy znowu jakichś zapasów. Kawa. No, kawa może być. Kawy nigdy za wiele. Zawsze pobudza. O, materiały. No proszę. Na pewno się przydadzą. W ogóle wydaje mi się, że powinny być ikonki nad tymi elementami, w których coś jeszcze jest. Dzięki czemu po prostu po przeszukaniu całego budynku można wrócić do tych miejsc, po prostu nie szukając z powrotem tego wszystkiego. Ten przez drzwi przeszedł. Nie mam pytań. Dobra, ale przynajmniej skrujemy naszego Markusa w broniach. Jeden użytkownik właśnie chciała zobaczyć, jak wyglądają te bronie, jak się z nich strzela. No jak widać, w miarę są skuteczne, tylko troszeczkę badziewnie się po prostu celuje. I w sumie tylko to jest taki jeden konkretny minus. Bo gdyby celowanie było bardziej dopracowane, to myślę, że więcej chyba bym używał. No i też amunicji bardzo dużo schodzi, szczególnie przy tych automatycznych broniach. Easy. Mnie też zastanawia to, bo na przykład, czy ta broń ma tłumik? Ta broń niby tłumik ma. Niby jest... Chociaż czekajcie. Tak, no jest ten znaczek tam, koło tego głośniczka. Jest ptaszek, że ma ten tłumik. A kurde, jakoś tego nie słychać, no. To też, kurczę, nie do końca chyba działa jak powinno. Weź tutaj cztery. Bo cztery uniesiemy w jednym. Area secure. No Zeds here. Spoko. O, medycyna. W takim razie weźmy materiały. Te materiały były tutaj. Super. I wyślijmy oczywiście kogoś po resztę. Jeszcze tylko przeszukam schowek. Aha, widzę, że jeden koleś chyba się nie doczekał pomocy ode mnie. O, jest paliwo. I niby wyskoczyło, że sprawy nie idą zbyt dobrze. Tam spadły mi morale, no ale tam mało tego, więc kij z tym. Dobra, zobaczmy. Aha, nie mogę wziąć, dobra. W takim razie wracamy. Znowu wracamy. I tak koło Macieju, słuchajcie. Dlatego się zastanawiam właśnie, czy gra się nie robi już powoli nudna. Znaczy, mi się ogólnie w to spoko gra. Tylko nie wiem, czy to się dobrze ciągle ogląda, bo wiecie... jak wrzucam codziennie jakiś materiał z tej gry, no to tak naprawdę możecie się spodziewać niemalże tego samego w każdym kolejnym odcinku. Dlatego mnie teraz właśnie zastanawia, czy powinienem to nagrywać dalej na YouTube'a, czy jednak przenieść się na streamy, tak jak ktoś już kiedyś proponował. Może po prostu przez to spada oglądalność, że gra już się po prostu nudzi. Ale to po prostu muszę to od was wiedzieć, tak? Muszę od was dostać cynk, że dobra, przerzucamy się na streama. No i super, no i wtedy będę wiedział, że jednak warto. Idźmy może tutaj. Chociaż w sumie paliwo byśmy musieli jeszcze wziąć stamtąd. Siema. Ale to przeszukam już te budynki. I wtedy pójdę po te paliwo, no chyba, że tutaj coś znajdę, może jakieś materiały. O, na sprzedaż. Shooting. Kurde, z obu stron drzwi pootwierane. Wow, ile żarcia. Kurde, nie zostawiłem tamtych rzeczy. Ach, szkoda.
Kurde, trafiłem w szybę, niedobrze. O kurde, z tej strony podchodzi do mnie. Ta broń jest dosyć ciekawa, wam powiem. Ło, oberwo, easy. Dobra. W takim razie szukamy dalej. Jakieś pojedyncze zombiaki tam w sumie dużo mi nie robią. Najgorzej właśnie jak się trafi na jakąś grupkę i się na ciebie rzucą, no to już jest wtedy tragedia. Trzeba naprawdę albo spieprzać, gdzie pieprz rośnie, albo rozstrzelać ich. Nic nie było. Zupełnie nic. Tutaj nic nie ma do przeszukania. Tutaj też nie. Tutaj są trzy miejsca, dobra. Czyli mamy żarcie. Kolejna kawa, spoko. To jakieś materiały może znajdziemy. Nic. No dobra, tylko mamy żarcie. Czyli weźmy je ze sobą. Super. Wezwijmy tutaj kogoś, żeby wziął drugą porcję. Aha, czekajcie, co tam jeszcze było? Mołotow. Dam radę zmieścić, więc biorę ze sobą. Dobra, wróćmy do domu i później jeszcze wrócimy po benzynę w tamtym schowku. I tak wygląda nasz ciężki dzień właśnie w State of Decay. Ciągłe przenoszenie zapasów. In position. Let's take a quick look around. Spoko, dobra, tamten karabin już sprawdziłem. Weźmy sobie teraz jakiś inny. Na przykład jakiś Bolt Scout tu jest, widzę. Albo shotguna, jakiś shotgun z prawdziwego zderzenia. Ten, w dodatku jest bez tłumika. To możemy go wziąć, zobaczymy jaki ma odgłos. To oddajemy, to też. I teraz amunicję. Myślę, że tyle starczy. Tam jedna maczeta. Okej. Wszystko jest w porządku. W ogóle ile mamy wpływu? Zobaczcie, 1036. No tyle to chyba już dawno nie miałem. Ktoś tam potrzebuje w ogóle gadki chyba. Ta. To wiecie co, ja z nim pogadam. Ja z nim pogadam i dzięki temu będziemy mieli wsparcie jakieś. Ty potrzebujesz? Stay strong. Come on. We're gonna take a walk. Aha, idziemy do tego. Dobra, no to w sumie i tak dobrze wyszło. Suppose so. Some folks are kind of worried about you. You okay? I tak w sumie miałem tam iść, więc w sumie spoko wyszło. Okay. Now we're gonna kill some zombies the old fashioned. O, idzie horda zombie. Aha, to jest ten specjalny. Kurde, co tam się dzieje, nie? To ja nie mam pytań. Fuck you. O kurde! Nie wiem, czy to widzicie, ale dwie hordy zombie nas biegną. Albo jedna chociaż. Wow! Jedziemy stąd. O cholera.
Nie trafiłem, a nie, trafiłem coś tam. Co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Anyway, I wanted you to know that I understand your frustrations. That why you wanted this bit of quality time? We're all stressed, okay? But we can't afford to beat each other's throats. So stop playing nice or you're out on your ass. Or you're gonna have to answer to me. Super, no to spadamy. Run! Dobra, czyli już wiemy, jak działa tumik. Tego po prostu nie słychać, tak jak normalnie powinno to działać, tylko chodzi o to, że więcej hałasu to robi i naprawdę ma o wiele większy zasięg hałasu niż bez tumika, więc dobra, przynajmniej sprawdziliśmy, jak to działa, więc nigdy więcej tej strzelby raczej nie założę, no, chyba że mam tłumik. Jeżeli mam tłumik, to go założę, ale chyba mam, z tego co pamiętam. Aha, tylko że do tej broni się nie da tłumiku założyć, no dobra. W takim razie odstawiam ją. Nie biorę już jej. Weźmy, zobaczmy coś innego. Tu mamy jeszcze MK6 Motte. To już chyba z tego strzelałem. No te broni naprawdę się już powtarzają, więc tutaj nie mam zbytnio wielkiego wyboru. Aha, to jest Grenade Launcher. To jest ciekawe. Aha. No nic, weźmy sobie na przykład to, SMG. Tutaj mamy tę samą amunicję co do pistoletu. Okej. Okay. Weźmy może jeszcze sobie coś innego, na przykład flare, zegarek. Zegarek, kurde. W ogóle tego nigdy nie użyłem. Czekajcie, czy on ma tłumik zamontowany? Ma. Taki celownik specjalny. Tu jest termit. Weźmy termit, zobaczymy, co tutaj nam pokaże. Widzę, że zombie coś próbują. Ładuj! Aha, bo ten jest, kurde, pancerzony, ja się dziwię, czemu nie mogę go trafić. Fuck you, man. Okidoki, żyjemy jakoś. A zobaczcie, ile szarych kropek jest tutaj wkoło. Wszędzie są zombiaki, ale to przez to, że tyle hałasu narobiłem. Zobaczcie, ile ich jest, zobaczcie, ile kropek takich szarych. Ogólnie beka jest teraz z tego. Wiecie co? Rzućmy tego termita jednego. Czekajcie, tylko ich zbiorę w kubkę. Chodźcie tutaj. Uiii. Czemu tam nie idą? A, bo ten termit widzę, że chyba... O, cholera. Kurde, co oni tutaj robią? Odejdźcie stąd. Widzę. Wow, a ty... No nie wierzę, że po co są te zasieki, skoro oni tak przez to przechodzą. No nie rozumiem tego. Ale zobaczcie, ile szkód narobiliśmy tamtym shotgunem. Naprawdę, tyle hałasu narobił, że teraz wszędzie są zombiaki. No, wykończmy ich, żeby był spokój. I jeszcze horda zombie biegnie, tak? Jakaś tam garstka. O! A jednak horda! Marek! Nie! Fuck! Kurde, co tu się dzieje? Wow! W
końcu. No myślę, że teraz to ich napady wykończyliśmy. Nieźle, nieźle. Tutaj kurde nas zszarżowali. Ale wykończmy tą ostatnią. Bycz. A, jeszcze ktoś jęczy, ale to nieważne. Dobra, słuchajcie, w tym momencie kończymy odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. I tak jak mówię, bardzo was proszę o to, abyście skomentowali właśnie odcinek i napisali mi, co sądzicie o dalszym kontynuowaniu tej serii. Czy może jednak mamy się przerzucić na streamy, bo też mam taką możliwość. Tylko ze streamami jest troszkę taki problem, że streamując z konsoli jest no, opóźnienie pomiędzy moim głosem a tym, co się dzieje w grze. I niestety jest to opóźnienie rzędu nawet 5 sekund, więc nie wiem, czy to będzie po prostu komfortowe oglądanie dla was. No ale cóż, wy zadecydujcie, czekam na wasze komentarze, naprawdę liczę na was, liczę, że licznie skomentujecie ten materiał, bo chciałbym po prostu poznać waszą opinię i wasze zdanie. Po prostu chcę wiedzieć, na czym stoję, co dalej mam robić z tą serią. Także trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej!